Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tutaj na pierwszym planie mamy kolegę Arkadiusza Brzezińskiego. Arka to może jeszcze nie pokazywaliśmy na filmie, ale jego gołębie towarzyszyły nam przez cały okres, kiedy lotowaliśmy gołębiami Polskiej Ligi Gołębi Pocztowych, bo dużo tych gołębi mieliśmy. Testowaliśmy je w różnych oddziałach i one się bardzo dobrze sprawowały. Tutaj Arek ma akurat takiego jednego gołębia, którego sam sobie niejako odkupił, może nie tyle dla siebie, dla kolegi. I właśnie go mu teraz przywiozłem, a jest to gołąb, który był lotowany u kolegi Zdzisława Lademana. Ty pamiętasz pochodzenie jego, bo on tam ma chyba z Prince'a, tak? Golden Prince'a pochodzenie? Matka z imprintem Golden Prince'a, a ojciec to jest półbrat Turbo od Markusa Sutora, który był szóstym asem. No. On nie był aż za taką dużą sumę kupiony, ale warto kupić. Jak go teraz oceniasz, bo ty go widziałeś pierwszy raz, jak był młodziutki, nie? Bardzo fajna. No, Zdzichu ładnie miał utrzymany, zobaczmy. Jak tam upierzenie? Bo ostatnio my go trzymamy u nas tam. W tym gołębniku nowym, gdzie mamy wszystko na żwirze, także na razie nie mamy żadnych problemów. Ten gołąb niedługo już pojedzie do tego kolegi, dla którego to Arek go nabył. Natomiast dzisiaj to jeszcze powiemy troszeczkę o sukcesach Arka tutaj w oddziale i w okręgu gdańskim, bo lotujesz w oddziale 063 Kościerzyna. Ilu to was hodowców jest? Lotujących około jest 70, a członków około 100. Około 100. Powiedz jeszcze tak nazwiska, z kim przychodzi tutaj rywalizować. No myślę, że w tym roku kolega Roman Edel, czwarty w Polsce w GMP i w kategorii A9, w kategorii C16, kolega Wiczling. Tomasz. Tomasz, tak. Kolega Benon Malik, kolega Jan Rogacki, Józek Sadowski. To dużo można by było wymieniać, ale niech się ktoś nie obrazi, jak coś Arek zapomniał, bo mi się też tak zdarza często, że to, co najbliżej jest, to się zawsze zapomni. Roman to, jak się nazywa, hodowca, który też dużo gołębi ma od ciebie pochodzących, co? No, bardzo dużo. Dużo i od Markusa Sotora chyba tam tak było jest. Też, nie? Bo ja widziałem właśnie, bo ostatnio my wzięliśmy trochę gołębi, chyba 6 sztuk od Romana i 10 od ciebie na loty zimowe. My będziemy je wprawdzie na wiosnę robić. Chodzi o to bardziej, że po prostu teraz je zrobić, sprawdzić, jak to będzie lotowanie takimi młodymi na wiosnę, ale we własnym zakresie. Natomiast Roman w okręgu też bardzo wysoko stoi, bo na wystawie okręgowej, kiedy było też... jakie tytuły zdobył, Roman pamiętasz? Roman zdobył bodajże 5 tytułów mistrza okręgu i 4 tytuły wicemistrza okręgu. A ty byłeś który? Też tam zaraz. Ja byłem trzeci w okręgu w kategorii B, piąty w regionie i 29 w Polsce bodajże. W kategorii B. Dobrze, tutaj popatrzmy, tutaj za plecami masz gołębnik, to jest gołębnik ilospodowy i lotowy, tak? Tutaj twoja hodowla jest oparta głównie chyba na gołębiach pochodzących od Markusa Sotora, tak? No 90% od kolegi Markusa i jest tam, są pojedyncze sztuki od Greg Tima, od kolegi Indrzej Czaka z Zdzisława. Od Romana też widziałem masz. Od Romana Edla, tak. Tak. Zgadza się. To są takie pojedyncze gołębie od różnych tam hodowców. Tutaj, a przypomnę, był tutaj kilka lat temu, kiedy się z Arkiem poznaliśmy, właśnie się poznaliśmy na okoliczność, że właśnie jechaliśmy do Markusa Sotora. To były pierwsze nabytki twoje wtedy i się okazało, że te gołębie się tutaj bardzo dobrze u ciebie sprawdziły i zaskoczyło to. I tak jeszcze przy okazji powiemy, że jeżeli tutaj Markus Sotor sprzedaje gołębie w Polsce, to czyni to właśnie poprzez Arka. Także jak się nazywa ktoś, kto by chciał się o tych gołębiach coś więcej dowiedzieć, jakieś sprawy związane z zakupem, z dowozem, transportem i tym podobne, z rodowodami, to tutaj może się u kolegi Arka dowiedzieć. Powiedzmy jeszcze teraz tak, oprócz tego, że wymieniłeś tytuły, jakie masz w okręgu jako hodowca, to jakie gołębie ci się tutaj najlepiej sprawdzają, w sensie z tych linii, które ma Markus? Nie, no ja myślę, że to wszystkie rodzaje. O, ten właśnie tutaj mamy, to też był właśnie. Wszystkie rodzaje tam gołębi, które mam od Markusa, to bardzo fajnie się w różnych krzyżówkach na gołębie od Greg Team, od Greg Rockets. Bardzo fajnie. O właśnie, od Grzegorza Grzegorowskiego. Bardzo fajnie się pokazują i to nawet, bo wiadomo, że pan Grzegorz to lata wspólne gołębniki, a one... Słuchaj, jest z panem Grzegorzem to nas wszystko łączy, bo tak, ja byłem wojskowym, on był wojskowym, to na to będę tą samą szkołę skończyliśmy, ty też jesteś wojskowym, także to jest właśnie... I też się spotkamy u kolegi Grzegorza w nocy z piątku na sobotę, będziemy wspólnie kibicować jego gołębiom przylatującym na gołębniku Papaja, tak? Pataja, przepraszam. Także będziemy tam mieli co oglądać. Przy okazji też się na wystawie ogólnopolskiej spotkamy. Cały czas tego gołębia macasz. Mówisz, ładna samiczka. Bardzo ładna, no. To dobrze, czyli będzie... Się, ale bardzo ładna. Bardzo, no wiesz, ty je widziałeś, jako były młode, ale jeszcze mamy dużo twoich gołębi, dlatego warto tutaj się tymi gołębiami zainteresować. Pokażemy może jakieś jeszcze twoje gołębie tutaj? Możemy pokazać. To chodź, pokażmy. Lotujesz tutaj korzystając z jakichś karm, preparatów specjalnych, jakichś tutaj masz takie co... Nie, myślę, że to nie jest tam nie jest żadną tajemnicą, ale nie chciałbym... Rozumiem, żeby się tam ktoś nie poczuł.
Tu jest gołębik wdowców. Tutaj mamy tutaj, są te wdowce właśnie, widzimy. O. Możemy wejść? To wejdziemy, pokażemy. O. Tutaj kolega, widzimy, ma na... Przepraszam, ja tutaj zamknę, czekaj tylko. Kurde, zablokowało się. No, wyskoczyło, to nic, poczekamy. To są, tu masz wszystko, widzę, na zrębkach takich. Tak. Tak zwany suchy ruszt. Widzę, masz tam takiego gołębia płowego, płowego pstryja. Tutaj to są z 520 właśnie od Sotora z tej linii. Tak, on ma taką samiczkę, co jest córką chyba 520, nie? On ma niebieską córkę i płowego syna. Płowego syna, no. To jest akurat tam kojarzenie na... My też właśnie jednego twojego gołębia płowego mieliśmy, który był lotowany u kolegi Jeździsława Lademana. To jest gołąb chyba o numerze 22. 60 chyba, może tak być. Mi się wydaje, bo to było 67 i 97, tam u Zdzicha było tych gołębi 6, 3 zostały, z czego ten 1,2297, ten kto go nabył, to musi być zadowolony bardzo, bo to był gołąb, który zdobył też pierwszy konkurs w oddziale. Ten miał chyba trzeci konkurs, co? Ja nie pamiętam, ja tam tak się starałem patrzeć na bieżąco. To pokażmy może, tutaj zostawisz tą samiczkę? Nie. Albo daj mi, potrzymaj. Aha, tu wsadzisz na chwilę tutaj. Pokażmy jakiegoś lotnika tutaj może. Takie... O, tutaj ciemnego widzę, chcesz złapać. Zobaczę, może mi się uda zamknąć, nie? No niestety. O, nie, przeszło, udało się, dobrze. Jest już roczny gołąb. Roczny to jest, jak, pamiętasz, z czego pochodzi? To jest pownuczce gladiatora. Czyli Geringsa. A ojciec to jest połączenie od Markusa. Super Prince, Super Romeo, przepraszam, na Golden Prince'a. Ten jaki ma numer gołąb? 2116. On tu zdobył jakieś tytuły w tym roku? Na młode, ale nie jestem w stanie powiedzieć. Rozumiem. Dobra. Ile cała twoja hodowla liczy tych gołębi mniej więcej? Około 120 do lotu i gdzieś 60-70 sztuk w rozpłodzie. W rozpłodzie. Te 120 to razem z młodymi do lotu, tak? Nie, samych tych wdowy i wdowy. Wdowy. Dobrze. No nic, będziemy tutaj jeszcze chwilkę u Arka. Pokażemy jeszcze w międzyczasie tutaj parę innych gołębi, gdzie mam taki dzień jako troszeczkę luźniejszy, Arek nie jest w pracy, to można tutaj trochę czasu poświęcić. Ten płowy, co to jest właśnie z tego coś tam, z Sotora, co mówiliśmy? To jest samczyk? Tak. To jest taki samczyk. Drobny, nie? Tak, to jest chyba ten brat tego, który był u pana Zdzicha lotowany? Nie, może nie. Bo właśnie nam został płowy jeden u Zdzicha. To jest... A czy został? W sensie jeszcze jest, bo tamten hodowca... Tamten był połączenia wnuczka 200... 520 razy DiCaprio od Markusa, a ten jest z połączenia wnuczka 520 i przepraszam, wnuk 520 i wnuczka Sagana. Bardzo fajna samiczka, rozbudowa jego matka. Tutaj powiedzmy, bo Arek może nawet nie jest świadomy tego, ale my mamy na stronie nasze hodowle, jego hodowle, z uwagi na to, że właśnie my korzystamy z jego gołębi w tych podczas lotów na Polskiej Ligi Gołębi Pocztowych, to my mamy wszystkie praktycznie zdjęcia gołębi, które Arek tutaj zrobił tym gołębiom na stronie, na nasze hodowle, tam w dziale Arkadiusz Brzeziński można zobaczyć, tam są rodowody. No, na bieżąco postaramy się tutaj jeszcze pozupełniać trochę tych, żeby była pełna jako taka hodowla możliwa tutaj, że każdego gołębia będzie można zobaczyć. O. Jeszcze chciałbym dodać, żeby nie było, żeby się wspólnik mój obraził, ja lotuję z moim ojcem. O właśnie, to właśnie. Gołębiami zajmuje się cała rodzina, ale latam w spółce z ojcem. Z ojcem, no właśnie, tak właśnie. Żeby nie było, że tata po, za że chwilę... będzie wojna. Właśnie, że tutaj ten, no tak. O. Dobrze, że chociaż masz z kim, nie? A tata prędzej hodował gołębie, czy ty? Jak to było? To się zaczęło, że dziadek hodował. Dziadek, aha. I później hodowali wszyscy razem. Teraz masz jakiego gołębia? 60-99. To jest akurat po samicy od Gino, takiej półsiostrze First Lady. A ojcem jest... Gino Klika. Tak, a ojcem jest wnuk Kitla. Mhm. To też bardzo fajne połączenie. I to z gołębi, które masz od Markusa Sotora. Tak jest. O. Dobrze. To co, jakieś samiczki też pokażemy? Pokażemy, mogę zaprezentować reprezentantkę okręgu na wystawę ogólnopolską. W jakiej kategorii? W kategorii H. I idziemy teraz zobaczyć. Okay. No i mamy tą reprezentantkę okręgu, tak? Tak jest. To jest gołąb z 2019 roku, widzę derby.
Numer ma 700... 75 11 31. Tak, pokażmy, samiczka, taka piękna. Z czego to jest? To jest od pana Grzegorza. Grzechu Grzegorosa. Tak, od Greg Teama. Tak. Jest matka. Kolega Polak ze Słowacji, jak to mówił, ale już w Polsce jest. Tak, w zeszłym roku jej, tej samiczki, siostra była 18 roczną Polski w kategorii G. Też u ciebie? Tak, a w tym roku jest w tym... siostra w kategorii H. Jaki wynik ma, pamiętasz? 52. To tak jak liczysz mniej więcej? No, zobaczymy. Nie wiem. No my będziemy wcześniej wiedzieć, bo będziemy na wystawie robić zdjęcia, także postaram się. Może się uda nam tego gołębia zobaczyć w reprezentacji Polski. To na pewno, nie? Ale nie, to tam żartuję. Fajnie, że chociaż będzie. Dobrze. A to jest, czyli tak, to jest Grzegorza i co jeszcze? Ojcem jest tutaj samczyk od Gino. Gino Klika, ale też, czyli od Sotora? Nie. Od Tomka? Nie, oryginalny gołąb od Gino. Aha, od Gino Klika, rozumiem, dobra. Tutaj mówiliśmy jeszcze o tej samiczce, ale masz jeszcze, bo zapomnieliśmy na początku powiedzieć, że masz jeszcze gołębie od Roberta z Guda. Tak, mam taką parę, jak to tutaj mówimy, jest to złota para, którą kupiłem w 16 roku. To jest pełen brat kalafiora, jego tam słynnego gołębia. A samica jest z Hatryka. No Hatryka to... tego Carlo Van Rompuy. Dokładnie. Pamiętam, bo chyba ja nawet sam tego gołębia przywoziłem. To było tak, syn i córkę chyba Hatryka. Dwa czy trzy takie gołębie mieliśmy zakupione i właśnie Robertowi je wieźliśmy. Gino. Tak. Hatryk to, powiedzmy, to jest Carlo Van Rompuy. My mamy taki film, kiedy byliśmy go odwiedzać wspólnie z Markusem Bauerem, który nas tam do tej hodowli wprowadził, poznał Marfredem Bulą, który był tłumaczem akurat, i rozmawialiśmy właśnie z Carlo Van Rompuyem. On jest też weterynarzem i on miał właśnie tego Hatryka. Hatryk, tak sama nazwa mówi, trzy razy wygrał takie bardzo duże, prestiżowe loty. Pierwszy konkurs zdobył i właśnie z tego gołębie ma kolega Robert z Gud u siebie. Tak, oryginały. Z tej pary od Roberta, to w tym roku są dwa gołębie w reprezentacji okręgu na ogólnopolską wystawę. Ale nie u ciebie. Nie, u kolegi Romana. Mhm. I ogólnie ta para dała już u mnie i u kolegi Romana. Przypominamy, Roman Edel, tak. Które miejsce? Czwarte w Polsce, tak? W Polsce. Czyli pierwszy przodownik, tak. W kategorii GMP. No i dała 10-12 pierwszych konkursów już i tej pary dzieci. Rozumiem. Dobrze. To nic. Bardzo dziękujemy za pokazanie. Czy chcesz jakiegoś gołębia jeszcze pokazać? Nie. Na razie to starczy. Będzie czasu trochę jeszcze na wiosnę. Przyjedziemy tutaj do Arka po gołębie. To na pewno coś jeszcze o tych gołębiach tutaj, o hodowli kolegi Arkadiusza powiemy. Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia. Dobry.